W zachodnich regionach Ukrainy trwa sytuacja nadzwyczajna spowodowana gwałtowną powodzią. W odpowiedzi na apel konsula generalnego Ukrainy w Krakowie, miasto Katowice udzieliło pomocy humanitarnej. Przede wszystkim dostaliśmy informację od konsula generalnego, który poprosił nas o to, czy jeżeli jest taka możliwość, żebyśmy wspomogli rodziny tych miejsc na Ukrainie, które jakby najbardziej zostały poszkodowane przez powódź tą wiosenno-wczesnoletnią. I myśmy oczywiście na ten temat bardzo szybko odpowiedzieli, ale szukaliśmy też rozwiązań, jak w jaki sposób tą pomoc zrealizować. Wiemy, że za granicę środki finansowe i tak dalej to jest nieco utrudniona sprawa, więc bardziej pomoc rzeczowa wchodziła w rachubę i zgodnie z wskazaną listą, jakie są konkretnie potrzebne materiały, podjęliśmy decyzję, że ponieważ jeden z tych ważniejszych była właśnie woda mineralna, żebyśmy podjęli współpracę z firmą, która produkuje. No, najbliżej nam było do Ustronianki, a więc zadzwoniliśmy do pana prezesa, zadzwonił pan wiceprezydent Jerzy Woźniak i od razu w tym samym czasie uzyskał zgodę na to, że absolutnie tak, przekazujemy całego tira wody mineralnej dla Ukrainy, no ale żeby było, jak to powiem, sprawiedliwie, my jako miasto pokryliśmy koszty transportu. Tak więc pojechała woda mineralna na Ukrainę, a dzisiaj wyjeżdża bus z potrzebnymi materiałami chemicznymi, ubraniami, ale i również produktami spożywczymi właśnie dla tych rodzin, które są poszkodowane. Już przekazaliśmy 24 tony wody pitnej, która oczywiście brzmi bardzo tak dziwnie, jeśli ktoś ma powódź, po co komuś woda, ale wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby woda była czysta i bezpieczna, więc taki transport już poszedł. W tej chwili dzisiaj jesteśmy w trakcie wyjazdu tego drugiego transportu, który już ma pomóc tak jakby może być w tej drugim czasie, czyli sprzątanie domów, chemia gospodarcza. Mamy też trochę ubrań, które oczywiście wszystko są nowe rzeczy, produkty. Mamy też produkty żywnościowe z długą datą terminu przydatności. Woda dotarła już do poszkodowanych. Dziś kolejny transport wyruszy, aby dostarczyć odzież i żywność. W sumie pomoc trafi do ponad 280 rodzin.